tam kuftego, som go kochał jak brata. Rozwieszcież się mojego domu ściany, a wy przyjmijcie czym chata bogata. O córki moje, o drużyna życiwa, rozgoście się, każdy wam tu będzie rad. Na widok wasz mnie sił przybywa, ze wspomnieniem lepszych lat. Jesteśmy w Parku Szczeleckim. Bardzo pięknym krakowskim miejscu, w otoczeniu fantastycznych drzew i pomników, które rozsiane są po całym terenie. Znajduje się on niedaleko Opery Krakowskiej i jest to ulubiony park Adama Szerszenia. Wiem, że wracając ze spektaklu, często przechodzi tym miejscem. Wracał tędy również po przedstawieniach Strasznego Dworu, w którym kreował miecznika, bardzo ważną dla niego postać. Śpiewał on tę rolę już w Operze Bytomskiej, kiedy w 2002 roku debiutował nią na scenie operowej. Śpiewał później na wielu innych scenach, aż w końcu dotarł do Krakowa i tu całkiem niedawno mieliśmy szansę oglądać go w Strasznym Dworze. Podczas studiów miałem wielokrotnie okazję wykonywać arię miecznika podczas koncertów, podczas konkursów. Często też spotykałem się z taką opinią, że śpiewam w podobny sposób do Andrzeja Chielskiego. Niektórzy mówili również, że istnieje między nami podobieństwo fizyczne. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, pani Magdo. Ciekawa jestem, jak pan reaguje na to, co płynie do pana z widowni, kiedy śpiewa pan arię miecznika, kiedy śpiewa pan o tym, jaki powinien być prawdziwy Polak, Polak patriota. Powiem szczerze, że lubię ten moment i lubię to uczucie, kiedy autentycznie odczuwam tą energię płynącą od widzów podczas spektaklu. Zwłaszcza kiedy się śpiewa takie, można powiedzieć, historyczne role, jaką jest choćby miecznik w Strasznym Dworze. Musi pan lubić tę rolę, ponieważ z tego co wiem, to pan nią debiutował w 2002 roku. Jak ją pan zapamiętał? Zgadza się. Debiutowałem wtedy właśnie w tej roli i w ogóle w operze, bo wcześniej zajmowałem się głównie muzyką kameralną. To był 2002 rok, Teatr Śląski w Katowicach i to był właśnie któryś z poniedziałków takich majowych w 2002 roku. Zapamiętałem ten dzień ze względu na to, że był to mój dyplom na Akademii Muzycznej w Katowicach. A poza tym była ulewa, która w trakcie spektaklu przerwała na pewien czas sam spektakl, gdyż woda bezpośrednio z sufitu lała się na scenę. Był pan mokry? Nie byłem na szczęście mokry, ale wody było sporo. Spektakl został chwilowo wstrzymany i kończyliśmy go przy światłach roboczych, także utkwił mi w pamięci. Starałem się jak mogłem, najlepiej miałem świetnych kompanów, którzy mi towarzyszyli, śpiewaków, także, którzy też mnie wspierali w tym, wiedzieli, że to jest mój debiut, mój dyplom, także atmosfera była bardzo pozytywna, miło to wspominam. Deszcz padał też w Lanskoronie. Plener ma to do siebie, że często pada, ale ja bardzo lubię plenery ze względu na swoją właśnie niepowtarzalną atmosferę, przez to, że to przypomina troszeczkę festyn, jest ogromna ilość ludzi. Coś się dzieje, jest to zupełnie inna forma niż ta wersja teatralna. I mimo tego deszczu
mimo tych wszystkich przeciwności związanych ze sprzętem, w ogóle to ma, nie ma to większego znaczenia, dlatego że jak się wychodzi przed taką ogromną publiczność, rzekłbym nawet, że takie nieoczekiwane sytuacje, no wtedy akurat rzeczywiście ta pogoda była dość przewidywalna, ale zdarzyło się, zaczęło padać, były problemy z tym, czy w ogóle wystartujemy. Ale ten deszcz wręcz dodał uroku temu spektaklowi, dlatego że był takim elementem spontanicznym, nieoczekiwanym. Myślę, że publiczność to świetnie wspomina. Ja ze swojej strony naprawdę świetnie mi się śpiewało. Fantastycznych miałem kompanów, także mieliśmy fajną frajdę mimo tego deszczu. Przy użyciu parasolek często nawet na scenie pojawialiśmy się też później z jakimiś osłonami głów, żeby jakoś to woda wdzierała się również na scenę. Także było pewne niebezpieczeństwo, że można się poślizgnąć, ale jakoś na szczęście nic się nie stało. Spektakl uważam był świetny, także plener to jest coś, co osobiście bardzo lubię i myślę, że publiczność też. Jedną z ostatnich realizacji, którą miło wspominam, jest realizacja łódzka z 2015 roku w reżyserii Krystyny Jandy. Scena łódzka jest bardzo korzystna, jeśli chodzi o rozwiązania inscenizacyjne i reżyserskie, dlatego że jest dużą sceną, to też można sobie pozwolić na spory rozmach. Jak sama pani reżyser Krystyna Janda wspominała, kanwą inscenizacyjną tego spektaklu była twórczość Artura Grottgera. To też można to zauważyć w samych scenografiach, w ujęciu plastycznym. Pochyła scena, duże dekoracje naturalnych rozmiarów, dworek miecznika. Innym plenerowym przedstawieniem Strasznego Dworu, który Opera Krakowska zrealizowała z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, było przedstawienie na Wawelu. Jak pan je zapamiętał? To było kolejne przedstawienie na Wawelu, w którym miałem możliwość wystąpić. I przyznam się szczerze, było to chyba najlepsze z tych dotychczasowych moich. Ze względu na anturaż. No to jest takie miejsce, Zamek Królewski jest tak wspaniałym miejscem, dziedziniec na Zamku Królewskim. To wszystko było idealnie zharmonizowane z tą muzyką, którą wtedy prezentowaliśmy, czyli z muzyką Stanisława Moniuszki. Więc wspominam to świetnie, no czułem się po prostu, jakbym się w czasie przeniósł. Tylko zamiast mówić, po prostu śpiewałem. I mam nadzieję, że publiczność też to doceniła, też to wyczuła i też miała taką frajdę z tego, jak artyści. To dla pana bardzo ważna aura. Choćby dlatego, tak myślę sobie, że ma pan 16-letnią córkę. Czy pan również daje jej jakieś rady dotyczące chłopaka, przyszłego pana zięcia? Daję jej różne rady, co do akurat chłopaków, którzy być może niebawem pojawią się w naszym domu, bo rzeczywiście Oliwia ma 16 lat. Nie byłbym aż tak radykalny jak Miecznik, to znaczy kultura osobista, dobre wychowanie jest jak najbardziej cenione przeze mnie. Natomiast jeśli to będzie metalowiec czy jakiś punkowiec, też go zaakceptuję, bo sam będąc młodzieńcem słuchałem mocnej muzyki i do tej pory akurat też lubię od czasu do czasu, także nie mam nic przeciwko ubiorowi i jakiemuś tam upodobaniom ewentualnego adoratora, także... No, a jak pojawi się w kontuszu, bądź też... W kontuszu? No pewnie by mnie zaskoczył, choć postarałbym się godnie przyjąć. No to rzeczywiście chciałabym zobaczyć pana spotkanie z zięciem w kontuszu albo żupanie. Dziękuję panu Adamie. Dziękuję uprzejmie. Lecz jeżeliś usnął w głowie, że Hanusie złowisz w sieć, powiem waści w krótkim słowie, jakich księciów pragnę mieć. Kto swych dziewek serce kulej, w cicho weków blątej, być. Jej duszę i postawę, niechaj wszyscy dojrzą im śmiałe, oto serce prawe, musi wiecznie składać w jeden rym, musi składać w jeden rym. Musi sąd posiadać wiele kochać, bo
Oh!